Warszawa, dnia 1 września roku 1939, podpisana przez Rzeczypospolitej i Ignacy Mościcki. Spocznij! Ciężkie życie zgotował swoim poddanym król pruski Fryderyk Hohenzollern. Słuchajcie, kazał inżynierom ściąć wierzchołek góry i pobudować fortyfikację. Dzieło obronne wymyślone przez rzeczonego Fryderyka Wielkiego powstało na wzniesieniu góry. Słuchajcie, oni ścięli wierzchołek i na wierzchołku wzniesie wspomnianą fortyfikację. Obecnie znajduje się ona na wzniesieniu, które jest 625 metrów nad poziomem morza. Zum Teufel! Ale fortyfikacja! Obiekt zbudowano na planie pięcioboku. Wówczas w 19 kazamatach zlokalizowano część stanowisk dla armat i kilkudziesiąt strzelnic dla karabinów. Jedna z tych kazamat pełniła funkcję prochowni. Był to magazyn na 25 ton prochu. Wojenną załogę fortu w XVIII wieku stanowiło 8 oficerów i 130 żołnierzy. W okresie II wojny światowej znajdował się tutaj oflak dla polskich oficerów. Śmiało można stwierdzić, że Spitzberg i fortyfikacja na nim wzniesiona jest najlepiej, najpiękniej usytuowanym dziełem obronnym znajdującym się na terenie obecnej Polski. Po drugiej stronie przełęczy kolejne dzieło, mianowicie Fort Srebrna Góra. Między dwoma tymi fortyfikacjami przebiega przełęcz i to tej przełęczy miały wymienione dzieła obronne bronić. Twierdza, jak mówiliśmy, XVIII-wieczna, natomiast dzisiaj będziemy mówili o drugowojennej historii, czyli obóz jeniecki Spitzberg. Za tymi drzwiami czekają na nas kapitan Ignacy Kogucik oraz sierżant Janusz Grucha. Czołem Wielkiej Polsce! Witamy serdecznie nowych jeńców w naszym oflagu. Poczekajcie, poczekajcie! Zanim się rozejdziecie, musimy was przedstawić naszemu przełożonemu, pułkownikowi Butowi. Zwiedzanie Srebrnej Góry zaczniemy od wartowni. Tak, sierżant Jan Grucha. Otwieramy. Pan pracy Kogucik do środka, jeńcy za nimi. Verfluchte. To co tu widzicie, to niemiecka wartownia. Akurat mają przerwę śniadaniową, więc mamy chwileczkę, aby co nieco się tutaj rozejrzeć. Jesteście w oflagu, a wiecie co to oflag? Nie, to niedobrze. Ale ja wam wytłumaczę. Offizierslager, czyli obóz jeniecki dla oficerów, w tym wypadku polskich. No dobra, pewnie się teraz zastanawiacie, że skoro to jest obóz dla oficerów, to skąd się tutaj wziął jakiś tam sierżant, nie? Już wam tłumaczę. Jestem nikim innym jak ordynansem. A co to jest ordynans? To taki gość, co pomaga oficerowi ubrać się, uczesać, umalować i pastuje mu buty. Słuchajcie, dalej będziemy musieli przejść tajnym tunelem. Idziemy? Idziemy. Jasna cholera! Byliście w wojsku, jak się wojsko odpowiada? Tak jest. Więc zapytam jeszcze raz. Idziemy? Tak jest. No to chodźcie.
a możemy iść dalej, szybko chodźcie po tych schodach. Dobra chłopcy, ale przydałoby się w ogóle powiedzieć, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na forcie Spitsberg Ostrug, czyli części Festung Silberberg. Resztę Festung Silberberg oglądać możecie tam, po drugiej stronie. Twierdza srebrnogórska wybudowana tutaj w XVIII wieku na zlecenie Fryderyka II Wielkiego. Znacie go? Tak myślałem. Na przestrzeni lat jednakże całkiem sporo się tutaj dzieje. Najpierw twierdza, potem poligon testowy. Później w 1913 Jugendburg, czyli schronisko młodzieżowe. W 1938 ośrodek szkoleniowy dla Hitlerjugend. Aż w końcu we wrześniu 1939 Oflag 8B Silberberg o zaostrzonym rygorze. Nasz Oflag składa się z trzech części. Spitsberg, Hochstein oraz z trzeciej części Fabrik, która znajduje się u podnóża miejscowości. Widzicie ją? To dobrze, bo już dawno temu ją zburzyli. Żeby tu trafić, trzeba sobie naprawdę nieźle u Niemców zasłużyć, więc pierwsi jeńcy trafili tu dopiero w styczniu roku 40. No, a chyba nie muszę tłumaczyć, że jesteśmy jednymi z nich. Pierwsze, czym myślimy, kiedy tu trafimy, to... Ucieczka! No jakże, chcemy zwiewać. Tylko w którą stronę? Na południe, bo tam protektorat Czech i Moraw. Z niego można do Rumunii, później Węgry, Francja, Wielka Brytania, a tam za chwilę formować się będzie polska armia. Po mojej prawej stronie znajduje się główna niemiecka wartownia, w której stałą służbę pełnił jeden oficer, dwóch podoficerów oraz od 20 do 30 wartowników. Ci wartownicy przyjeżdżali tutaj na 24 godziny i już nigdy więcej tutaj na służbę nie powracali. Nie. Z racji tego, że z niemieckiej armii jest urządkowy soc Niemcy o jasnych włosach, ale też chociażby Ślązacy, którzy byli siłą w silnym Wehrmachtu, bądź też żołnierze emerytowani, co pamiętali pierwszą wojnę światową, a tą drugą mieli, brzydko mówiąc, w nosie. Ale kiedy przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy, tak samo jak wy dzisiaj, za pomocą kolejki Silberberg, naszym oczom ukazał się wielki drewniany budynek z napisem Komendantur, czyli główna komenda Oflagu. Tam też, podobnie jak wy dzisiaj, jesteśmy dokładnie zrewidowani i pozbawieni wszystkich przedmiotów, które w przyszłości mogłyby Niemcom zaszkodzić. Następnie uzbrojeni żołnierze wraz ze wściekłymi psami prowadzą nas na szczyt góry, gdzie w bramie wita nas komendant Oflagu, czyli pułkownik But. Wysoki, siwy Niemiec w myśliwskiej czapie, w długim, pięknym futrze z przytymi odznaczeniami, a po jego lewej stronie stał jego zastępca, czyli hrabia major von Zerboni. Stary Prusak, co podczas pierwszej wojny światowej stracił jedną nogę, też mają teraz drewnianą. Kiedy tak my patrzymy, albo i wy, na tą dwójkę, możemy odnieść wrażenie, że czas się zaczął jeszcze w XVIII wieku, a my nie mamy do czynienia z nowoczesną niemiecką armią. Ponieważ niejednokrotnie, zamiast otrzymywać paczki, musieliśmy pomagać na pracy w kuchni. A robiliśmy to wtedy i wy będziecie robić to tylko wtedy, kiedy będzie pracowała tutaj Helga. Jeszcze ją poznacie, potem, że jest to wielka niemiecka kobieta o czarnym włosie i równie czarnym wąsie, gęstszym nawet niż ten mój. Musicie, chłopcy, wiedzieć, że my nie jesteśmy w ciemię bici i wszystko staramy się zrobić, co by tych szkopów zmylić. Na zdjęciu znajduje się twarz nikogo innego jak rotmistrza Witolda Pileckiego. On na terenie tego Oflagu nigdy nie był, ale podpisany jest jako podporucznik Jędrzej Giertych. Jego też znać możecie, albowiem jest to bardzo wysoki mężczyzna. Ma aż 1,96 m wzrostu, a do tego podjął on niejedną próbę ucieczki z tego Oflagu właśnie. Jedne lepsze, inne gorsze. Może wam dzisiaj opowiem o trzech z nich. Cóż, pierwsza była taka, że wraz z dwoma kolegami, których zapewne niedługo poznacie, schował się pod stołem. Wraz z dwoma kolegami zgadzał się, że on schowa się do szafy, a ci dwaj wejdą pod stół. Jednak szafa się okazała być tylko zbyt mała, a kiedy próbował do niej wejść, że tutaj wartownik i niestety całą trójkę zabrał do karceru. Druga próba, no lepiej przemyślana. Miała miejsce, kiedy Jędrzej dogadał się z pewnym śląskim wartownikiem, że ten równo godzinie 19 zejdzie ze swojej warty, a chłopcy, musicie wiedzieć, że jego warta miała miejsce za tym oknem właśnie. Przyszła umówiona godzina, a wartownika rzeczywiście nie ma. To szybko przed oknem wysunął się długi sznur ze splecionym sobą prześcieradeł. Kiedy tak się szybko po nim zsuwaliśmy, wtem na miejsce Ślązaka przed pewien Bawarczyk. Jak wszyscy wiecie, Bawarczyk jest Niemcem w 200% i od razu zaczął do nas strzelać. My się wciągnęliśmy do środka, ale co najlepsze, zanim biegła tu reszta Niemców, my już wszyscy spaliśmy na posłanych łóżkach. Całość została uznana za przewidzenie i nawet nie wpisali jej do raportu nocnego.
A teraz, chłopcy, poznacie naszego kolegę, który sporo na terenie tego oflagu nabroił. Józef Unruk. Co prawda jest Niemcem, ale klawy z niego gość. Mimo że urodził się w niemieckiej rodzinie, to jego matka wychowywała go na Polaka. Gdy dorósł, trafił do niemieckiej marynarki wojennej. Tam prędko piął się po szczeblach kariery aż do roku 1918, kiedy to doszły go słuchy o nowo odradzającej się Rzeczypospolitej. Wtedy przyszedł do nas, do naszej nowej polskiej marynarki wojennej. Wiecie, jak polska marynarka wojenna wyglądała w roku 1918? Dwóch ich było, trzech ich niosło, jeden kajak, drugi wiosło. Jednakże Unruk za własne pieniądze kupił nam stary parowiec i uczył naszych marynarzy podstaw żeglugi. Może słyszeliście o jego dwóch najsłynniejszych planach: Peking i Rurka. Pierwszy z nich polegał na odesłaniu trzech naszych niszczycieli do Wielkiej Brytanii. Pewnie niektórzy z was pomyśleli teraz, że chciał nas rozbroić. Nic z tego. Unruk doskonale wiedział, co i jak. I wiedział, że jak przypłynie tu niemiecka flota, z naszej nie zostanie nic. Miał rację. Z naszej floty po pierwszych niemieckich atakach nie zostało praktycznie nic, oprócz tych trzech niszczycieli, które on zawczasu odesłał. Drugi jego plan nazywał się Rurka, jak już wspominałem wcześniej, i polegał na zminowaniu polskich wód przybrzeżnych, żeby na przykład taki pancernik... Co to jest pancernik? Dokładnie tak, takie zwierzę, ale również taki okręt. Na przykład Schleswig-Holsztyn, który w 1939 przypłynie do nas na występy gościnne, zawczasu z taką polską miną mógł się spotkać, zderzyć i spaść na polskie dno. W trakcie obrony wybrzeża, którą kontradmirał Józef Unruk dowodzi, jego placówka na Helu utrzymuje się najdłużej, aż do 2 października. Jednakże po tej dacie Józek postanawia kapitulować. Wie, że pomoc nie nadejdzie, nie chce poświęcać życia kolejnych swoich żołnierzy. Trafi on do niemieckiej niewoli. Niemcy szybko się zorientowali, że to wcale nie jest jakiś tam Polaczek Józef Unruk, ale Józef Michael von Unruk, stary niemiecki oficer, więc próbowali uzupełnić nim swoje braki kadrowe. Wyobraźcie sobie, wysłali do niego jego kuzyna, Waltera Unruga, znanego wówczas niemieckiego admirała. Walter przychodzi i mówi do Józefa tak: Józef, przejdź na ciemną stronę mocy, wstąp do Kriegsmarine. Józef mu na to chłodno, stanowczo i po francusku, aby tamten oddalił się w bliżej nieokreślonym kierunku. Niemcy jednak wcale się nie poddali. Wciąż próbowali przekabacić naszego Unruga na swoją stronę, na co ten mówi im, że 1 września 1939 dziwnym trafem język niemiecki wyleciał mu z głowy. Jakby się chcieli z nim porozumieć, to nie ma problemu. Niech sobie zawołują tłumacza z niemieckiego na polski. Za tym wszystkie najlepsze, Unruk niemiecki znał doskonale, polski niestety szedł mu dość kulawo. Gdy się w końcu szkopy zorientują, że coś tu nie gra i Unruk ewidentnie robi ich w bambuko, wyślą go tu, na teren oflagu 8B, gdzie żarty Unruga miały się diametralnie skończyć. Skończyły się? Nic z tych rzeczy. Józef był na tyle rozpoznawalnym i niemieckim oficerem, że gdy do sali wchodził wartownik, ten stawiał wartownika na baczność i wypraszał z sali, bo wartownik do celi Józefa nie zapukał. Józef co prawda przeżył wojnę, ale nie mógł odnaleźć się w komunistycznej Polsce. Długo tułał się później po Wielkiej Brytanii, a następnie w Francji. To, co warto zapamiętać, to to, że nigdy od nikogo żadnych pieniędzy po wojnie nie przyjął i do końca swojego życia utrzymywał się sam. Chodźcie dalej. Na początku maja 1941 roku 20 najbardziej niesfornych polskich jeńców hrabia Major von Zerboni przeniósł z fortu Spitzberg na część Holsztyn. Tam wielokrotnie zapewniał ich, że zgniją i już nigdy przenigdy nie uciekną. No a oni mu uciekli kilka dni po tym, jak ich przeniósł. Nie zastanawiacie się, jak to w ogóle możliwe, że Polakom po raz kolejny raz się udało? Już wam wytłumaczę, było ich trzech. Pierwszy z nich posiadał kluczyk od mieszkania w Warszawie. Drugi pilniczek, który jakimś cudem uchronił przed rewizją. A trzeci, łapę przy sobie, z zawodu był ślusarzem. Panowie, więc pewne tajemnicze drzwi, kluczyk przerobili, drzwi te otworzyli, a ich oczom ukazał się magazyn, taki jak ten, tylko że ze świeżo zamurowanym oknem. Niewiele myśląc, okno to rozebrali. Jak się okazało, wychodziło ono bezpośrednio za fosę, więc aż 10 zwiało. W ciągu następnych 2 tygodni 7 z nich złapali. W tym Giertycha. Kojarzycie Giertycha? Kogo?
Tak myślałem. Jędrzeja Gierdycha złapali tuż pod czeską granicą. Jego grupa była całkiem sprytna, ale nie na tyle sprytna, żeby się zorientować, że to, co tam w oddali mrugało do nich na czerwono, to nie był wcale przejazd kolejowy, ale budka czeskiego pogranicznika. Jednakże, jak już wcześniej wspomniałem, uciekło 10, a złapali tylko 7. Owa sławomówiona trójka rzeczywiście zwiała. Pierwszy z nich nazywał się Felicjan Pawlak. Wstąpił do samodzielnej Brygady Karpackiej i był później jednym z głównodowodzących walkami o Monte Cassino. Co ciekawe, jeden z oficerów niemieckich, który pilnował go na forcie Hochsztajn, zapewniał Pawlaka, że ten nigdy nie ucieknie, na co Pawlak powiedział mu, że pewnego dnia przyśle mu pocztówkę i rzeczywiście przysłał mu pocztówkę prosto z Budapesztu. Fachfluchte, fajny się bandytę. I drugi Polak, który uciekł, to Jan Gerstler. Ten wstąpił do RAF-u brytyjskich sił powietrznych, gdy w 1942 roku bombardował on niemieckie pozycje w Holandii. Jego samolot został zestrzelony, a on sam przeżył, ale trafił z powrotem do niewoli. I trzeci, ty nie jesteś na to za młody, nazywał się Tadeusz Wesołowski. I co ciekawe, Tadeusz Wesołowski wstąpił jak Felicjan do samodzielnej Brygady Karpackiej, jednakże Tadek minął się nieco z fachem, bo został saperem. Jak powszechnie wiadomo, saper może się pomylić tylko raz. Nasz kochany Tadek pomylił się aż dwa. Pierwszy raz, jak wybrał sobie jednostkę, drugi raz w trakcie bitwy o Tobruk, gdzie niestety zginął podczas ciężkiego ostrzału artylerii. Chodźcie dalej. Sala studzienna, a pod nami studnia. Najgłębsza w tym paśmie górskim, 84 metry głębokości. Wydrążona jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku. Co prawda nie byłem tutaj, jak ją drążyli, ale domyślam się, że sprawy na pewno nie ułatwiał im fakt, że jesteśmy teraz na szczycie góry. Pod nami lita skała i XIV-wieczne wyrobisko srebra. Stąd też zresztą nazwa tej miejscowości tam na dole, czyli Złoty Stok. Srebrna Góra. Rzeczywiście, masz rację. Srebrna Góra, to prawda, ale z racji tego, że Srebrna Góra to woda ta bogata jest w jony tego też metalu. Wiesz, na co jony srebra mogą się w wodzie człowiekowi przydać? No, nie widać? Od 40 tutaj siedzę. Nic się nie zmieniło. Do przewozu tej cudownej wody mogłoby nam się przysłużyć to cacuszko. 18-wieczny pruski beczkowóz znanej i cenionej już wtedy firmy Mauser. Czym ta firma zajęła się w trakcie wojny? Troszeczkę się przebranżowiła, ale po wojnie wróciła do beczek i produkowała je przynajmniej do 2021. Weszliśmy teraz do lazaretu, no, czyli niestety szpitala. Najczęściej poniosą chorobą w naszym lazarecie jest gruźlica. Ale z racji warunków płynących w tym pomieszczeniu, wysokiej wilgotności i raczej dość niskiej temperatury, większość oficerów trafiających tutaj z gruźlicą szybko przynosili do specjalnych oflagów szpitalnych. Z braku pacjentów, nie wiedząc co z tym fantem zrobić, Niemcy postanowili zorganizować sobie tu karcer, bo chętnych na karcer nigdy nie brakowało. Gdy nasi koledzy uciekli z fortu Hochsztajn, my tu na Spitsbergu nie próżnowaliśmy i obmyśliliśmy własny plan ucieczki. Mógłbym wam go zdradzić. Jednak, żeby to zrobić, musielibyście najpierw razem ze mną odśpiewać pewne tajemne hasło. Znacie leguny? To dobrze. A w razie czego tutaj masz tekst. Na raz, dwa, trzy, ja zaczynam tylko głośno, bo wam nie pokażemy. I raz, i dwa, i trzy. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Nie no, proszę was, ludzie. Jesteście sztywniejsi niż ten gość, co tam leży. Jeszcze jedna szansa. Rozbujajmy ten lazaret trasa porządnie, co? I raz, i dwa, i trzy. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. By nie wleźli hitlerowcy do nieba. Niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. I uczynił z nich Piotr Święty załogę i wypłacił im relutum za drogę. A gdy zmorzył sen Piotrusia z aniołkami husia siusia, leguny tańczyły leguny. Doskonale, słuchajcie, zrobiliśmy podkop. Co najlepsze, Niemcy wiedzą, że my kopiemy. My wiemy, że Niemcy wiedzą. Oni wiedzą, że my wiemy, że oni wiedzą, ale podkopu znaleźć nie mogą.
No bo na przykład Giertych, nie? Ściągnęli go z czeskiej granicy, przychodzi tu i pod drzwiami karceru modli się tak głośno, iż zagłusza nawet odgłosy kopania. Jest tam Heniek? Czy już skończył szychtę? Jest. Mówi coś do ciebie? Nie, jakiś sztywny. No to dobrze, że nic nie mówi, bo jakby coś się odezwał, musiałbyś zostać z nami w lazarecie. Dobra, zostawmy go w spokoju. Może później dostanie jakąś kromeczkę. Chodźcie dalej do naszej zbrojowni. W roku 1769 tutaj na tej grafice Fryderyk II Wielki, ówczesny król pruski, pokazuje palcem na wzgórze, na którym buduje się właśnie jego nowa warowna twierdza. Dlaczego akurat tutaj? Chciał on ustrzec swoje prowincje przed atakiem Austriaków. To pasmo górskie było naturalną granicą tej prowincji ochraniającą, a Przemysł Srebrna idealnym miejscem, aby góry sobie przekroczyć. Fryderyk II Wielki umiera w roku 1800 na choroby współistniejące w Gnujmierze weneryczne. Po śmierci tego pruskiego króla obiekt dość szybko traci znaczenie militarne i pieniądze. Prusacy, nie wiedząc co zrobić z takim kolosem, organizują tu poligon testowy. W 1868 będą tu testować swoje moździerze kaliber 21 cm. Konkretne, takie działka ustawią na sąsiednim wzgórzu i ostrzeliwują fortyfikacje. Niestety, w trakcie tych testów dojdzie do wypadku. Czterech ładowniczych, niosąc taki pocisk, upuści go na ziemię. Co po nich zostało? Wspomnienie. Tylko. W 1913 powstaje tu Jugendburg. Największe, najnowocześniejsze schronisko młodzieżowe w całej Europie. Obiekt przejdzie gruntowny remont. Zamiast otworów strzelniczych w końcu wstawią okna. Poza tym piec centralnego ogrzewania. A po trzecie i co najważniejsze, toalety. Aby żaden pruski turysta nigdy więcej nie musiał już załatwiać się na własną rękę. W tym samym czasie będą się tutaj szkolić strzelcy górscy. Stąd też ten Maschine Gewehr 08 na konnej kulbace. Pamiętacie może taką książkę Polskie zbrodnie na narodzie niemieckim? Coś tam takiego było. Zapomnij o niej, nie warto pamiętać. Książka to leży sobie tutaj w tej gablocie, obok STG-44. Tytuł ten to zwykła goebbelsowska propaganda, której jedynym celem było złamać hartducha polskich oficerów. Tutaj mamy oryginalną XIX-wieczną porcelanę, która została wykonana w zakładach w Wałbrzychu oraz w Jaworzynie Śląskiej, odnaleziona na tym obiekcie. Słuchajcie, kto z tej porcelany nie pił? Nie piła z niej królowa Elżbieta, nie pił z niej John Lennon, ja sam nawet z niej nie piłem. Ale gdyby ktoś kiedyś miał ochotę, to w sumie nie ma problemu. Wystarczyłoby ją umyć i można raczyć się herbatką, bo jest w pełni kompletna. Chodźcie tak. A ta ekspozycja zowie się Tajemniczy Dolny Śląsk i przybliży wam ono nieco losy Wunderwaffe, cudownej niemieckiej broni produkowanej na terenie tego województwa. Kto pracował w fabrykach Wunderwaffe? Niestety robotnicy przymusowi. Pociski do wyrzutni rakietowej Panzerschreck. Niby nic specjalnego, ale mówi się, że wyrzutnia ta spowodowała nawet 70% zniszczeń w radzieckich jednostkach pancernych. Ten niepozorny słoik to nic innego jak szklana mina. Zmora wszystkich pól II wojny światowej. Cudowna niemiecka mina, niewykrywalna dla wykrywaczy z tamtego okresu, bo wykonana po prostu ze szkła. Tutaj elementy od pocisku V1, żyroskop i dysza zapłonowa. Rakietę V2 macie nad głowami. No nie jest to co prawda V2 w skali 1:1, bo taka oryginalna nie zmieściłaby się niestety w tej sali. Tutaj zwróćcie uwagę na tym panu. Mundur Waffen SS. Czyż nie jest wspaniale skrojony? Nic dziwnego, bo zaprojektowała go i uszyła firma Hugo Boss. Kolekcja 1933-1945. Wycofana już ze sprzedaży. A tam? Również mundur, ale kamuflaż. Jeden z niemieckich kamuflaży DOT. Po polsku groszek. Posiada on mikrowzór. Jeśli kogoś ubranego w taką bluzę postawimy na tle lasu, to nam się rozmyje. No, spora innowacja. Jakby ten gość stanął na tle lasu, to byłby jedną wielką zieloną plamą, nie wspominając już o żołnierzu francuskim, w granatowej kurtce, czerwonych spodniach, na tle białej, powiewającej flagi. Tutaj radioodbiornik o dość wdzięcznej i pieszczotliwej nazwie Szczekaczka Goebbelsa. Co w tym radiu jest takiego niezwykłego? Ja bym zapytał, czego w nim nie ma. Brakuje bowiem włącznika, wyłącznika, możliwości zmiany fal oraz możliwości zmiany głośności.
co leci w tym osobliwym radiu? Na przykład to. To akurat jest zjazd partii z Norymbergi z 33. Niemcy cieszą się, że na kanclerza Rzeszy został wybrany Adolf Hitler. Sam zjazd trwa 3 godziny, ale radio zapętla go nawet przez 3 dni pod rząd. Flag 20 mm. Działko to może być unikatowe na skalę świata za sprawą swojego wyjątkowego pancerza. Jest to bowiem ersatz, czyli zamiennik wyprodukowany przez żołnierzy na linii frontu. Poniżej to zielone to akurat karabin maszynowy Maxima, wzór 1910. Tym razem radziecka konstrukcja, ale z powodzeniem możemy ją sobie skojarzyć z Maschinengewerem 08. Oba te karabiny mają wspólną cechę, a co za tym idzie dość podobną budowę. Lufa niesamowicie mocno się im grzeje, więc trzeba je czymś chłodzić. Wlejemy do środka zimnej wody. I chwilę postrzelamy do wrogów ojczyzny i mamy wrzątek na herbatkę. Nieco trąci olejem, ale na froncie lepsze to niż nic. Ale pod takim Stalingradem, gdzie mrozy dochodziły nawet do minus 35, trzeba by tam wlać coś, co nie zamarza, więc Rosjanie lewną środka. Dwie menażki spirytusu na jedną menażkę wody. Świetne proporcje do chłodzenia karabinu, ale jeszcze lepsze do rozgrzania żołnierzy. To też opróżniają oni zbiorniki do własnych gardeł. I gdy dowództwo się o tym dowie, postanawia wszystkie te karabiny pozatruwać, ale i na to radzieccy żołnierze znaleźli sposób. Wystarczyło ciecz z tego karabinu usunąć do metalowego wiadra, a następnie tym metalowym wiadrem intensywnie mieszać. To, co zamarzało na ściankach, to woda wraz z trucizną, a to, co w środku pozostawało w postaci płynnej, to czysty spirytus. Zabawa dość niebezpieczna. Nie będąc skrupulatnym, na takiej imprezie można się było na stałe pozbawić wzroku, więc Rosjanie pili dla zasady. Iwan, pijmy szybciej, bo się ściemnia, ja już wszystko w życiu widziałem. A w tym miejscu mamy 1 września roku 1941, kiedy to hrabia Mayer von Zerboni, ówczesny komendant o flagu, stanie przed sądem wojennym i usłyszy zarzuty, że nie dopilnował on swoich obowiązków i umożliwił trzem jeńcom zwianie z fortu Hochstein. Sąd wojenny jednakże hrabie ułaskawi, a o flag 8b rozwiąże. Dlaczego? No bo się w końcu Niemcy skroili, że tworząc tu obóz jeniecki dla polskich oficerów, sami strzelili sobie w kolano. W jedno miejsce sukcesywnie sprowadzali największych cwaniaków, kombinatorów i duszę polskiego patriotyzmu, którzy z oflagu 8B Silberberg o zaostrzonym rygorze zrobili Niemcom wielką szkołę polskiego uciekania na terenie III Rzeszy. Oflag rozwiązany. Co ty tu jeszcze robisz? Zwiewaj, młody. Ja też będę już czmychał. Takie samo ujęcie jak przed wcześniej. Żeby było nie wymówień. Jesteśmy grupą komando Kubusia Puchatka. Ale była ciężka noc.